Witam Was serdecznie, kochani. Oczywiście jestem tutaj z Wami. O, jak widzicie, słoneczko ładnie wstaje. Zapowiada się dzisiaj całkiem fajny, słoneczny dzień. Może i będzie ciepły, zobaczymy. Dziękuję, że jesteście, bo bez Was nie byłoby tego tutaj dzieła, tych spotkań modlitewnych. Musimy się modlić jak najwięcej, by ochronić nasz kraj przed wojną i kataklizmami, więc bardzo Was proszę, byście oczywiście zapraszali tutaj inne osoby, by było nas jak najwięcej. Życzę Wam wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień, a teraz już zapraszam do modlitwy. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne. W dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju, niech już nie będzie więcej wojny. Amen.